co tam macie? Patyczaki. Idziecie do domu? Tak. Siódmy raz dzień owada, boż. A mama już wie? Tak. Dzień owada. Gdy kultura do Wrocławia pojechała, to... Radio Tok FM. Dzień owada. Pierwsze radio informacyjne. A jak się boją o sądach mówić, boże. Jak to się Jezusa... Aby Jezus zrozumieć. Nie podpadł, bo jak przeciwko coś faryzeuszom powiedział, czy Piłatowi, czy jak co ty świeckim elementom, to Jezusa by jeszcze szybciej uśmiercili. No Jezus i tak powiedział przeciwko faryzeuszom wykład. Prawda zaboli, prawda zaboli. Piotr Najsztub, zapraszam. Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Niedziela 3 lipca, jest 20. Informacje Tok FM. Sergiusz Piotrkowski. Premier Beata Szydło ostro potępiła rasizm i antysemityzm. Prezydent Turcji zapowiedział nadawanie obywatelstwa syryjskim uchodźcom. W sporcie o tym, czy Islandia wyrzuci z euro gospodarzy Francuzów. Mocne słowa polskiej premier w rocznicę pogromu kieleckiego. Nie ma w Polsce przyzwolenia na piętnowanie ze względu na wyznanie. Nie ma miejsca na rasizm. Napisała Beata Szydło w liście do uczestników obchodów 70. rocznicy tragicznych wydarzeń w Kielcach. Szefowa rządu zwróciła w liście uwagę, że oprócz chwalebnych kart polskiej historii trzeba pamiętać także o wydarzeniach zasługujących na potępienie. I takim właśnie wydarzeniem był pogrom kielecki. Dzisiejsze uroczystości rocznicowe miały głównie modlitewny charakter. Przy grobie zamordowanych wspólnie modlili się Żydzi i chrześcijanie. Zgodnie z ustaleniami IPN-u w czasie pogromu kieleckiego, w którym uczestniczyli cywilni mieszkańcy miasta, milicjanci i żołnierze, zginęło 37 osób narodowości żydowskiej i troje Polaków. Straż Graniczna nie wpuściła nad ranem do Polski ukraińskiego zespołu Odwinta. O szczegółach Tomasz Rochowski. Pierwotnie zespół Odwinta miał zagrać koncert w Przemyślu w ramach imprezy organizowanej przez Związek Ukraińców w Polsce. Jednak kibice miejscowego klubu sportowego Polonia oskarżyli ich o promowanie ideologii banderowskiej, czyli ukraińskiego nacjonalizmu wymierzonego w Polaków. Prezydent Przemyśla odwołał więc wydarzenie. Ukraińców zaprosił także stołeczny teatr Studio, ale kiedy jechali na koncert do Warszawy, nie zostali już w ogóle wpuszczeni do Polski. Według Piotra Tymy ze Związku Ukraińców w Polsce działania te mają na celu pogorszenie relacji pomiędzy obydwoma krajami. Straż Graniczna odmówiła mi komentarza w tej sprawie, potwierdziła, że zdarzenie miało miejsce, ale rzecznik prasowy nie chciał się wypowiadać o powodach takiej, a nie innej decyzji. Tomasz Orchowski, TOK FM. Politycy są podzieleni w ocenie reformy edukacji zaproponowanej przez Prawo i Sprawiedliwość. Zmiany zakładają m.in. likwidację gimnazjów. To jest złe dla wyrównania szans, mówił w TOK FM były członek Narodowej Rady Rozwoju powołanej przez prezydenta Andrzeja Dudę, Ryszard Bugaj. Ta reforma zakłada skrócenie czasu edukacji, więc jak na partię, która bardzo się odwołuje do tego, żeby wyrównać szanse, żeby nie było uprzywilejowanych pozostałej większości, to jest decyzja bardzo dziwna. Likwidacja gimnazjów to dobry krok, przekonywał z kolei poseł Prawa i Sprawiedliwości Wojciech Skurewicz. Stworzyliśmy system taki, że dzieci kończyły 6-letnią szkołę podstawową, szły do gimnazjum i szły do takiego swoistego getta, gdzie z jednej strony burza hormonów, emocji i tak dalej. We wrześniu 2017 roku pierwszoklasiści zaczną już naukę z nową podstawą programową i pojawi się 7 klasa. Słuchasz informacji TOK FM. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan oświadczył, że istnieje możliwość, iż przyzna tureckie obywatelstwo syryjskim uchodźcom mieszkającym w jego kraju. Damy im możliwość uzyskania obywatelstwa, pomagając tym braciom i siostrom, mówił prezydent podczas wizyty w jednej z miejscowości przy syryjskiej granicy. Szef państwa dodał, że tureckie MSW podejmuje już kroki zmierzające do rozwiązania tej sprawy. W Turcji znajduje się obecnie ponad 2,5 miliona Syryjczyków, którzy uciekli z rejonów swojego kraju objętych wojną domową.
informacje sportowe. Krzysztof Sendecki, zapraszam. To już oficjalna informacja. Grzegorz Krychowiak podpisał kontrakt z Paris Saint-Germain. W zespole mistrza Francji będzie grał do 2021 roku. PSG zapłaciło Sevilli 26 milionów euro i dopłaci jeszcze kilka milionów, jeśli paryżanie wygrają Champions League. To zdecydowanie najwyższa suma transferowa w historii polskiego futbolu. Krychowiak w Sevilli spędził 2 lata, dwukrotnie cieszył się z triumfu w Lidze Europy. Teraz celem będzie zwycięstwo w Lidze Mistrzów. A dziś wieczorem poznamy ostatniego półfinalistę Euro 2016 w Saint-Denis. Francja zagra z Islandią. Faworytem są trójkolorowi, ale rywale zdążyli już zapracować na miano rewelacji turnieju i zapewniają, że nie powiedzieli ostatniego słowa. Michał Janczura. Wszystko przemawia za Francją. Są gospodarzami, zagrają w swojej świątyni futbolu, czyli w podparyskim Saint-Denis. Mają zdecydowanie więcej indywidualności w składzie. I tu pojawia się jedno ale. Trójkolorowi wcale na tym turnieju nie zachwycają. W grupie męczyli się z Rumunią i Albanią, zdobywające zwycięskie gole w końcówkach, a ze Szwajcarią zremisowali bez bramek. W 1/8 przegrywali z Irlandią, ale potem zdobyli 2 bramki i w końcu awansowali dalej. Islandia jest za to na fali. Z grupy wyszli co prawda na 2. miejscu, ale pokonali tam m.in. Austrię i żadnego meczu nie przegrali. W meczu 1/8 sensacyjnie pokonali Anglików 2-1. Nawet ich trener daje większe szanse Francuzom, ale zapewnia, że jego zespół zamierza walczyć i sprawić kolejną niespodziankę. Początek meczu o 21:00. Michał Janczura, TOK FM. A zwycięzca tego meczu spotka się w czwartek z Niemcami, którzy mają poważne problemy z kontuzjami. Na pewno do końca Euro nie zagra już Mario Gomez, a pod znakiem zapytania stoją występy samego Kediry i Bastiana Schweinsteigera. W półfinale zabraknie na pewno zawieszonego za kartki Matsa Hummelsa. Zmieniamy temat. Peter Sagan najszybszy na 2. etapie Tour de France. Słowacki kolarz zdobył też żółtą koszulkę lidera. Polacy Bartosz Kuzarski, Maciej Bodnar i Rafał Majka zajęli miejsca od 161 do 167. Stracili do lidera prawie 7 minut. Polscy siatkarze wygrali z Belgią 3-2 na zakończenie turnieju Ligi Światowej w Nancy. Było to dopiero 3. zwycięstwo Mistrzów Świata w 9. spotkaniu, ale biało-czerwoni i tak zagrają w Final Six, bo są gospodarzem turnieju w Krakowie, który rozpocznie się 13 lipca. Lewis Hamilton, najszybszy w Grand Prix Austrii, na ostatnim okrążeniu wyprzedził swojego kolegę z Mercedesa, Nico Rosberga. Kierowcy zderzyli się, Rosberg spadł na 4. miejsce, a w Mercedesie znów wielki konflikt między zawodnikami. W klasyfikacji generalnej wciąż to Niemiec prowadzi i wyprzedza broniącego tytułu Anglika. A na koniec jeszcze raz piłka nożna. We Wrocławiu dziś się koncertuje Iron Maiden, a wczoraj muzycy zagrali z wrocławskimi dziennikarzami. Spotkanie odbyło się 32 lata po podobnym meczu. No i znów drużyna z basistą i założycielem Iron Maiden, Steve'em Harrisem na czele, ograła żurnalistów, tym razem aż 10-1. W ekipie dziennikarzy zagrali nasi redakcyjni koledzy Michał Waszkiewicz i Przemysław Pozowski. Mówią, że Iron Maiden w świetnej formie, nie tylko na scenie. No, zresztą świadczy o tym wynik. Pogoda. Kolegom mimo wszystko gratulujemy, a w nocy przelotne opady deszczu, możliwe również burze. Temperatura na przeważającym obszarze kraju od 9 do 12 stopni, wiatr w czasie burz porywisty. W dzień przelotne opady deszczu, miejscami także burze. Temperatura od 19 do 23 stopni. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Pogłębiona na Wacławie Korpik. Dobry wieczór. Moim gościem dzisiaj jest dr Joanna Ostrowska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Gender Studies, Uniwersytet Warszawski i w pewnym sensie, za chwilę wyjaśnimy w jakim, matka pewnej bardzo, bardzo ważnej książki, wydawnictwo Ośrodek Karta, Mężczyźni z różowym trójkątem, książki, która dopiero co ujrzała światło dzienne, seria Świadectwa Niemcy, XX wiek. Mężczyźni z różowym trójkątem, czyli kto taki? Mężczyźni z różowym trójkątem, czyli ludzie, mężczyźni homoseksualni, którzy byli umieszczani w obozach koncentracyjnych, nazistowskich obozach koncentracyjnych, za karę za to, że byli homoseksualni. I to rozróżnienie, bo przyzwyczaiłam się i powiedziałam najpierw ludzie, przyzwyczaiłam się do tego, że jeżeli homoseksualiści, no to mężczyźni, kobiety i tak ogólnie LGBTIQ, czyli też osoby po prostu nieheteronormatywne. Ale w tamtym okresie rzeczywiście pod tym różowym trójkątem
ukrywano głównie, czy też naznaczano tym symbolem mężczyzn homoseksualnych podejrzanych od homoseksualizm kobiet, to pod ten paragraf, bo chodzi o paragraf 175 kodeksu karnego, który istniał w prawie niemieckim od 1871 roku, kobiet w tym paragrafie nie było, pod tym paragrafem nie uwzględniano. Więc tak naprawdę ten różowy trójkąt i te ofiary to jest część takiego systemu naznaczenia. I to jest chyba też ważne, dlatego że to był taki symbol, który wyróżniał w społeczności obozowej określoną grupę ofiar. W przypadku homoseksualistów był to właśnie różowy trójkąt, ale były przecież też trójkąty czerwone, więźniowie polityczni, trójkąty czarne, a tak zwani aspołeczni, trójkąty zielone, kryminalni, fioletowe, świadkowie Jehowy i tak dalej, i tak dalej. Czyli jest to też część systemu naznaczania więźniów nazistowskiej obozu koncentracyjnego. Mnóstwo wątków mamy w tej pierwszej wypowiedzi, począwszy od tego, że jest to temat mało znane. Ludzie, którzy interesują się Holokaustem, którzy jakąś mają większą biegłość w badaniu tematu zagłady, oczywiście natknęli się na informacje o tym, że była też w obozach koncentracyjnych taka grupa wyróżniona właśnie ze względu na swoją orientację seksualną, ale świadectwa, które o tym mówią, a przede wszystkim świadectwa ofiar, to jest rzadkość. To jest rzadkość i tym bardziej ta książka jest, powiem tak, dużym zwycięstwem. Znaczy to, że ona pojawiła się na polskim rynku wydawniczym prawie pół wieku po jej pierwszym wydaniu w Niemczech, na początku lat 70. To jest nasze duże zwycięstwo, bo to jest świadectwo, które rozpoczęło, które otworzyło drzwi do tego, żeby ta grupa ofiar w ogóle zabrała głos. Dzisiaj, w 2016 roku, nie żyje już żaden więzień, który... W 2016 roku nie żyje już żaden więzień, który był naznaczony różowym trójkątem. Ostatni, Rudolf Brazda, zmarł w roku 2011. I więc tak naprawdę od roku 72 tylko kilkunastu więźniów zostawiło swoje relacje. Nie byłoby tych relacji, gdyby nie ta książka, która właśnie ukazała się dzięki ośrodkowi Karka. To świadectwo jest oczywiście bardzo specyficznym świadectwem, ale ważne jest zaznaczenie tego, że ono dało odwagę innym ofiarom, których pamięć była tabuizowana, ofiarom, które były stygmatyzowane, do tego, żeby rzeczywiście zabrać głos o swojej przeszłości. I tu musimy jeszcze dodać, że książka ukazała się pod pseudonimem Heinz Heger. Kto ukrywał się pod tym pseudonimem? Pod pseudonimem ukrywają się dwie osoby. To jest chyba taka najprostsza odpowiedź na to pytanie. Ale gdyby ją rozszerzyć, mogłabym też powiedzieć, że cztery. Zacznę od tej prostszej wersji. Ponieważ książka powstawała w drugiej połowie lat 60. w jednym z wiedeńskich mieszkań spotykało się dwóch panów, Józef Kochut i Hans Neumann, i ci panowie rozmawiali. Treścią, materiałem do ich rozmów było życie Józefa Kochuta. To Józef Kochut jakby posłużył jako pierwowzór głównego bohatera, który ukrywa się pod tym pseudonimem Heinz Heger. To on był rzeczywiście w trzech obozach koncentracyjnych. Pochodził z Wiednia, był mniej więcej w tym samym wieku, co bohater tej książki, więc to jego historia Polska była Polska teraz jest na arabskim rozrodzie, to trzeba na takie tematy Kochutę mówić, bo natomiast prawosławnych ten, ludzi nie ma, ludzi wiary nie ma, a później na wpół ateiści to mogą skatować, albo takie niedobitki. No a Jezusa kto skatował? Wystarczyło, że ją też co nieco powiedział przeciwko sądom, to jest ważne przy tej książce, że urzędowi, to wyłącznie a faryzeuszom to w ogóle, bo to był system wtedy bardziej religijny niż teraz. To jest tym, co jest, co działo się współcześnie w trakcie powstawania tej relacji i też zadbał o to, żeby ta książka została wydana. I zajęło mu to 3 lata, zanim ten, no nazwijmy go, rękopis ujrzał światło dzienne i jedno z małych wydawnictw zdecydowało się ją upublicznić. W 1972 roku książka się ukazała, nie od razu ją zauważono, dopiero po kilku latach, ale rzeczywiście tak mniej więcej od drugiej połowy lat 70. ona rozpoczęła taką podróż po całym świecie, została przetłumaczona na kilkanaście języków, no i stała się tym takim świadectwem prymarnym, jeżeli chodzi o
pamięć homoseksualnych mężczyzn i też homoseksualnych kobiet. Bo to też trzeba zaznaczyć, że to właśnie Świat Sfery, jak mówiłam wcześniej, rozpoczęło tą walkę o to, żeby ten głos tej grupy zapomnianych ofiar nazizmu był dostrzeżony w tym ogólnym dyskursie. I tu musimy powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Skąd właściwie ten pseudonim? I pewnie musimy powiedzieć więcej o paragrafie 175. Bo to jest bardzo ważny aspekt. Dlatego też mówię, że ta książka jest ważna. To jest chyba najważniejszy aspekt też pod tym względem, bo ja wspomniałam, tak rzuciłam w tej pierwszej wypowiedzi na samym początku, że to był paragraf, który penalizował homoseksualnych mężczyzn od roku 1871. Czyli zaraz po wojnie niemiecko-francuskiej, ten kodeks Bismarcka, tam rzeczywiście ten paragraf był wpisany. To, co się zmieniło od momentu, kiedy naziści przejęli władzę w Niemczech, kiedy powstała III Rzesza, to jest zaostrzenie paragrafu. I to zaostrzenie paragrafu to jest rok 1935. To bardzo ciekawe zaostrzenie. Bardzo ciekawe zaostrzenie, bo dzięki temu zaostrzeniu każde podejrzenie o jakikolwiek kontakt pomiędzy mężczyznami, tutaj, żebyśmy się dobrze zrozumiały, czyli pocałunek, trzymanie się za ręce, jakikolwiek kontakt fizyczny, ale też podejrzenie na takiej zasadzie, że sąsiad w kamienicy widzi, że mężczyzna, który mieszka obok niego, przyjmuje zbyt często według tego sąsiada czy też sąsiadki innych mężczyzn i to już jest dość podejrzane zachowanie, miał wtedy prawo pójść i mógł to zrobić na gestapo, donieść i rozpoczynała się procedura. Więc od 1935 roku każda najmniejsza myśl o tym, że coś między jednym a drugim mężczyzną się dzieje, co jest podejrzane, czy co jest, kojarzy się z homoseksualnością, już było czymś niebezpiecznym. I to, co jest też ważne, to, że paragraf przetrwał wojnę. Pamięć tych ludzi po wojnie nie została uznana. Oni się musieli ukrywać, nie tylko ze względu na tabu związane w ogóle z homoseksualizmem, z osobami nieheteronormatywnymi, ale też ze względu właśnie na sytuację prawną. To znaczy, powiedziałam, paragraf przetrwał. I rzeczywiście przetrwał. Ale ile lat on przetrwał? Tak. Do roku 67 w NRD, do roku 69 w RFN. Ale to też trzeba zaznaczyć, że w 67 roku w prawodawstwie Niemiec Wschodnich on rzeczywiście został w tym roku usunięty. Natomiast w RFN usunięty został w 69 roku ta zaostrzona wersja nazistowska, czyli ona istniała od 35 do 69 roku. W tej formie to wszystko, co mówiłam o podejrzeniu, dalej funkcjonowało w prawodawstwie niemieckim, a po 69 roku nadal ten paragraf istniał, tylko w tej złagodzonej formie wcześniejszej. I ostateczne usunięcie paragrafu to jest dopiero początek lat 90., co też nam bardzo dużo mówi o tym, dlaczego ta pamięć została zablokowana. I mówimy o Europie Zachodniej, a nie o Iranie, dajmy na to. I mówimy o Europie Zachodniej, a nie o Iranie. I mówimy o kraju, który sąsiaduje z Polską. I mówimy jednak o sytuacji, w której mamy do czynienia z całym procesem odzyskiwania pamięci różnych grup ofiar po roku 45, walki o pamięć. O Niemczech, które jednak z tym procesem wydawać by się mogło naprawdę całkiem nieźle sobie radziły. Dokładnie. I to też próbowały przepracowywać tą pamięć i jakieś wyciągać z tego wnioski również na poziomie takiej, złośliwie powiedzieliśmy, że poprawności politycznej. I w tej kwestii tutaj rzeczywiście nie zrobiono nic, ale też ważne jest to, żeby wspomnieć o tym, że w ogóle nie zrobiono nic na samym początku a propos innych grup zapomnianych ofiar nazizmu. To tak, rzeczywiście seksualność, cielesność to był taki obszar, którego raczej nie ruszano. W przypadku więźniów homoseksualnych, no to się wiązało jeszcze z tym, że to po prostu mogło grozić dalszą penalizacją i dalszym umieszczeniem w jednostkach penitencjarnych. Czyli mamy historię Heinza Dürmera, który był więźniem obozów koncentracyjnych, został wyzwolony, wrócił do domu i po jakimś czasie ze względu na to, że miał relacje homoseksualne z mężczyznami już po wojnie, został znów umieszczony w więzieniu na mocy obowiązującego prawa i spędził tam kolejne kilka lat. Czyli dla tych ofiar rok 45 nie oznaczał zmiany. I to jest, myślę, taki najważniejszy kontekst, który tutaj się pojawia. I też z tego właśnie powodu
relacja, którą czytamy, mężczyźni z różowym trójkątem, jest pod pseudonimem, ponieważ w drugiej połowie lat 60. nadal relacje homoseksualne w Niemczech i w Austrii były penalizowane, więc ci ludzie, opowiadając swoją historię, no, bardzo dużo ryzykowali też w takim codziennym, praktycznym życiu. No, a nie byli to już młodzi ludzie i też myślę, że warto o tym pamiętać. Czyli mamy sytuację taką. Człowiek trafia do obozu koncentracyjnego. Tutaj ta relacja Józefa Kochuta jest... odpowiada temu, co pani przed chwilą mówiła. Człowiek zostaje aresztowany, bo ktoś prawdopodobnie doniósł, że ma przyjaciela, z kimś jest związany. Zresztą przyjaciela, który był synem wysokiej rangi dygnitarza III Rzeszy, który uniknął kary, ponieważ zdaje się, że wykręcił się jakąś chorobą psychiczną. Natomiast ten jego partner trafia do obozu właściwie z dnia na dzień. Jego ojciec z tego powodu później popełnia samobójstwo, a on trafia w rzeczywistość nazistowskich obozów koncentracyjnych. I tutaj ta relacja przypomina, jeśli chodzi o realia, relacje, które znamy. To znaczy ten los więźniów, niezależnie od tego, że byli to więźniowie niemieccy, a nie Żydzi na przykład, chociaż oczywiście Żydzi homoseksualiści również trafiali do obozów i również otrzymywali trójkąt różowy, wzbogacony o trójkąt żółty, tak żeby to była gwiazda Dawida, po prostu dwukolorowa. Natomiast jego rzeczywistość obozowa, tego bohatera, jeśli chodzi o tak zwane życie codzienne, wygląda tak samo drastycznie jak te relacje, które znamy z Auschwitz, czy z tych obozów, które były tutaj na terenie Polski. Tak, i to jest też taka część historii, o której raczej się nie wspomina, ze względu na to, myślę, że to jest też duże zwycięstwo, że ta książka się pojawiła, ponieważ ono rozbija taki mit i mechanizm, który w Polsce jest bardzo obecny i coraz bardziej popularny, hierarchizacja cierpienia. My się lubujemy, powiem my, żeby też jakby zaznaczyć, że to jest wina czy współwina nas wszystkich, ale lubujemy się w takim przemyśliwaniu tego, że to cierpienie było narodowe, czyli polskie. Cierpienie narodowe, mężczyźni znaki, czy polityczne, kobiety, przede wszystkim o więźniach obozów koncentracyjnych. Trójkątem. Byli to w większości mężczyźni, najczęściej bohaterowie. I to jest taka sytuacja, która jest sytuacją prymarną dla naszej pamięci i myślę, że nie tylko od października 2015 roku w okresie dobrej zmiany, bo to też widać. A ta książka ma pokazać tyle, że to jest błędne myślenie w samym dyskursie, błędne myślenie w tym, jak się kreuje pamięć, że nie można decydować o tym, o kim się pamięta, które świadectwa są ważne, opierając się na przykład na liczbie więźniów, co bardzo często robiono przy tych grupach zapomnianych ofiar nazizmu, znaczy mówiąc najprościej. Mówiono, że no, tych więźniów było tylko kilkudziesięciu, w związku z tym po co się nimi zajmować? To byli więźniowie pochodzenia niemieckiego, więc po co się nimi zajmować? To byli więźniowie, którzy podpadali pod paragraf z kodeksu, który przetrwał wojnę, w związku z tym znaleźli się w jednostkach penitencjarnych, bo takie było prawo. Czyli ich cierpienie nie było istotne. I ta selekcja i też to tworzenie takiego dobrego towarzystwa ofiar, które rozpoczęło się już po wojnie, ale paradoksalnie trwa do dziś, to jest błąd, który oczywiście przychodziły wszystkie społeczeństwa. I które także nic tu nie wolno było powiedzieć, nie wolno było zrobić, udać psychicznego, tego, czego Pan Jezus Chrystus wychodzi, to nie mógł udać. Musieli go zabić. Tak musiało być, bo na Ochocie, w bloku, gdzie są balkoniki, filozof mówi, że tylko i wyłącznie tego tematu. A to musiał Bóg dopuszczać, żeby tego Jezusa zabili? To mógł Jahwe swojego Syna Jezusa Chrystusa oszczędzić. Nie mamy żadnej książki. Ja mówię, no oko za oko, ząb za ząb, takie było prawo żydowskie. Jezus umarł zgodnie z prawem. Tematu związanego z przemocą seksualną. Oko za oko, ząb za ząb. Więźniów, ofiar II wojny światowej, obozu koncentracyjnych, get i tak dalej, i tak dalej. To się oczywiście zaczyna zmieniać, ale to jest ważne, że rzeczywiście rozpoczynamy tę drogę bardzo późno od publikacji świadectwa, czyli mówi ten, który został zapomniany. To jest w ogóle ciekawy temat i mam wrażenie, że cały czas pomijany i wstydliwy nadal.
Na przykład taka na marginesie obserwacja, kiedy jedzie się do Auschwitz i nawet idzie się z przewodnikiem zwiedzać obóz, jakkolwiek źle brzmi tego rodzaju określenie, to dopóki się nie zapyta o ten puf, który się tutaj znajdował, to się w ogóle o tym nie usłyszy. Takie jest przynajmniej moje doświadczenie. Tak, dokładnie taka sama sytuacja jest, jeżeli chodzi o więźniów homoseksualnych. I to, co mówiłam a propos liczby i a propos narodowości, to rzeczywiście była taka linia argumentacji, która się bardzo często pojawiała w różnych miejscach pamięci, ale między innymi także w Auschwitz. Wiemy na dzień dzisiejszy, dzięki między innymi badaniom Renera Hochschilda, który niemieckiego socjologa, który rzeczywiście przez całe swoje życie próbował stworzyć, nadal to robi, listę wszystkich więźniów z różowym trójkątem we wszystkich jednostkach. Z różowym trójkątem. Z szczególnym uwzględnieniem osób koncentracyjnych. Więźniowie z różowym trójkątem. Tak jak dzisiaj tak włóczymy się tak dookoła Pałacu Kultury Stalina i Lenina, informacja turystyczna. No to tak jak mówię, no to jest tak, ludziach z różowym trójkątem porozmawiamy. Blokować rozwój tego badań na ten temat. Ja uważam, że to jest całkowicie błędne i to też pokazuje naiwność myślenia o tym, czym jest historia związana z Holokaustem, zagładą, II wojną światową, ale też jaka jest rola miejsca pamięci, że jeżeli już w miejscu pamięci pojawia się hierarchizacja i tabuizacja, coś jest nie tak z tą pamięcią, z samym dyskursem, ale też to, co, o czym pani wspomniała, rzeczywiście PUF jest takim miejscem, które też się pojawia w tej relacji, bo rzeczywiście... No jako miejsce reedukacji seksualnej również. Jako miejsce, gdzie rzeczywiście próbowano resocjalizować tych więźniów i to też jest taka biała plama, jeśli chodzi o historię tego kompleksu obozowego. I ja też wielokrotnie słyszałam, sama pytałam przewodników, przewodniczki. To jest zawsze zdziwienie. Już teraz troszeczkę inaczej niż było na przykład 10 lat temu. 10 lat temu raczej nie odpowiadano na to pytanie. Teraz się odpowiada, ale jak najkrócej i jak najprościej. Jest to o tyle ciekawa sytuacja, że archiwum miejsca pamięci Auschwitz-Birkenau znajduje się na pierwszym piętrze bloku 24 bądź 24A. Były dwie numeracje. Tam, gdzie znajdował się PUF. I więc to też na to warto zwrócić uwagę i trochę sobie o tym pomyśleć, ale że wracając jakby do samego PUF-u w książce, zdarzały się takie sytuacje bardzo często, że tych mężczyzn, którzy mieli różowy trójkąt, starano się zestawiać, użyję tego okropnego słowa, bo na tym to polegało, z kobietami z PUF, żeby sprawdzić, czy już się wyleczyli, czy już są heteroseksualni. To była jedna z form reedukacji. Inne formy reedukacji to była po prostu eksterminacja bezpośrednia, czyli próba resocjalizacji ludzi poprzez bardzo ciężką pracę, poprzez resocjalizację oczywiście w cudzysłowie, poprzez choroby, głód, torturowanie. Torturowanie. I to jest też duża część tej historii, czyli taki opis tortur, nie na poziomie głównie nie na poziomie grupy, ale pojedynczych osób, żeby pokazać, że rzeczywiście tutaj często wymierzano, znaczy to, w jaki sposób torturowano tych ludzi, miało być też znakiem dla innych z tej kategorii, że są narażeni na ciągłe niebezpieczeństwo. Chodziło o ośmieszenie, chodziło o znęcanie się. Są w sytuacji całkowitego zagrożenia życia, więc myślę, że to też jest nie tylko opowiedzenie innej historii, ale też dookreślenie tej historii, którą mamy. I teraz co ciekawe jest również w tej książce, ja pozwolę sobie przytoczyć fragment wypowiedzi narratora. Szacunek dla człowieka, respekt dla jednostki ze strony bliźnich miał tutaj, jak się okazało, dwie strony. Jednym przyzwala się na pewne rzeczy z uśmiechem, natomiast drugim, którzy się do swoich skłonności otwarcie przyznają, lub się im je przypisuje, odmawia się prawa do ich realizacji. Homoseksualne zachowania dwóch normalnych mężczyzn były traktowane jako działania zastępcze, lecz gdy to samo robili dwaj homoseksualiści w obopólnym porozumieniu i w zgodzie ze swoją orientacją, wtedy było to obrzydlistwo, sprawa brudna i odrażająca. Ta książka jest trudna do czytania, ponieważ jest tutaj dużo drastycznych wręcz opisów. Autor jest bardzo uczciwy
również w stosunku do swoich doświadczeń, ale też tego, co obserwował w obozie, i to była obserwacja powszechna. I nie jest to żadną tajemnicą, że mężczyźni w obozach, więzieniach, skazani na lata odosobnienia, realizują swoje potrzeby seksualne i jest to akceptowane również w ich środowisku więźniów właśnie jako czynność zastępcza, jako coś, no co powiedzmy, zgadzamy się na to i to jest okej. Natomiast jeżeli te same czynności czy zachowania realizują osoby homoseksualne, to wtedy to jest obrzydliwe i właśnie nieakceptowalne i podlegające całej masie szykan różnego rodzaju. To jest o tyle paradoksalne, że z jednej strony wręcz mamy takie relacje. Jest opowieść Karla Gorata, który zresztą po 1989 roku odwiedził Muzeum Auschwitz-Birkenau wraz z grupą z takiego stowarzyszenia LGBTIQ z Bremy. Jego historia to jest historia zmiany koloru trójkąta. On przyjeżdża z jednego obozu, zostaje przetransportowany do Auschwitz i w trakcie transportu udaje mu się zmienić kolor trójkąta na czerwony. W związku z tym jest więźniem politycznym, pracuje jako pielęgniarz na rewirze w skale Auschwitz I. I tutaj jego życie zmienia się diametralnie, dlatego że wcześniej, posiadając różowy trójkąt, musiał naprawdę bardzo uważać na to, żeby ktokolwiek tylko miał jakiekolwiek podejrzenie, że on ma jakiekolwiek relacje homoseksualne. W momencie, kiedy zmienia trójkąt, może mieć, i ma dość wysoką funkcję w obozie, może mieć dwóch kochanków i tak jak pani przeczytała w tym krótkim fragmencie, to jest jakby całkowicie akceptowalne. Czyli jest ten, już nawet wtedy, w tej sytuacji bardzo specyficznej, zagrożenia życia, w sytuacji całkowitego odwrócenia jakichkolwiek wartości i norm, ta norma pozostaje. Czyli norma taka, że są normalni i nienormalni. I bez względu na to, zresztą to jest też ciekawe językowo, że tej relacji Hegera, on zresztą sam przytacza, że byli ci normalni, którzy uprawiali seks jednopłciowy. Więc na to też warto zwrócić uwagę, bo to niby kojarzy nam się w ogóle z jednostkami penitencjarnymi. O tym też pisał Grzesiuk na przykład w swojej relacji. Ale z drugiej strony też pokazuje, jak trwały jest ten stereotyp i jak trwały jest ten koncept, ponieważ nawet po wojnie już, jeżeli w momencie, kiedy próbowano przywracać tę pamięć, tu też się pojawiło to rozdzielenie. To znaczy bardzo często upraszczamy sytuację, mówiąc, że właśnie relacje homoseksualne przecież były w obozie, bo to jest jasne, że mężczyźni zamknięci ze sobą razem, no w pewnym momencie pojawia się to zastępstwo, już użyjmy tego określenia. Więc to nie było nic, co było związane z cierpieniem, to była część codzienności i pod tym tematem ukrywało się to, o czym pisze Heger, czyli to doświadczenie, specyficzne doświadczenie różowych trójkątów ludzi wykorzystywanych, prześladowanych właśnie za to, że różowe mieli taką, a nie inną orientację seksualną. Więc to też był klucz do tego, żeby ukryć tę część, niewygodną część historii. I też wykorzystywanych seksualnie przez mężczyzn heteroseksualnych jak najbardziej. Problem dotyczy wtedy tylko jednej osoby. Problem dotyczy tylko jednej osoby. To jest też ciekawe, że przy okazji zapomniało się, czy nadal się zapomina o tym, że to są jednak dwa zjawiska, to co mówiłam wcześniej. Czyli rzeczywiście z jednej strony te różowe trójkąty, z drugiej strony relacje homoseksualne w obozie, ale paradoksalnie nawet po tym temacie relacji homoseksualnych w obozie raczej mówi się o dewiacjach, czyli na przykład wspomina się o tym, że to załatwia się tę sprawę, mówiąc, no tak, kryminaliści gwałcili i tak dalej, i tak dalej. A były takie historie, czy wykorzystywali małoletnich chłopców, to też jest taki argument, który bardzo często się pojawia i tutaj nawet się tego nie rozwija, chodzi przecież o tak zwanego pipla, czyli służącego kapo czy blokowego, który bardzo często był wykorzystywany seksualnie, ale to jest zupełnie inna historia. Historia, której też nie mamy, ale historia, która często z różowymi trójkątami nie miała nic wspólnego. I tym bardziej jest to jaskrawe i przerażające, ponieważ jak się czyta głównie akta transportowe z archiwum Muzeum Auschwitz-Birkenau, to widzimy po tym, co się zachowało, że w przypadku tej grupy więźniów taki średni czas życia w tym obozie to było 4 do 5, maksymalnie 6 tygodni. No, czyli ci ludzie praktycznie byli tam transportowani i umierali na śmierć. I w tym kontekście to wszystkie
dewadacje związane z tym, kto kogo jak wykorzystywał i czy ma warto o tym mówić, czy nie, to wszystko jakby całkowicie traci sens, no bo jednak ta liczba, i tutaj akurat liczba 5-6 tygodni, no dużo nam mówi, szczególnie, że jeżeli chodzi o tę grupę więźniów, wiemy tyle, że od 10 do 15 tysięcy mężczyzn zostało umieszczonych w obozach koncentracyjnych za swój homoseksualizm. 60% z nich nie przeżyło. Natomiast jest jeszcze dużo innych ofiar, homoseksualnych mężczyzn, kobiet, również podejrzewanych o homoseksualizm, które nie trafiły do obozów koncentracyjnych, które trafiły do więzień, do aresztów. I w tej liczbie ich nie ma. Takim przykładem jest Stefan Kosiński, który jest jedynym rozpoznanym z praktycznie pełną biografią więźniem prześladowanym na mocy paragrafu 175 pochodzenia polskiego, który nigdy w Polsce nie opowiedział swojej historii. Zmarł w roku 2003. Jego historia jest o tyle emblematyczna dla naszej pamięci, że po pierwsze nie opowiedział, po drugie już na początku lat 90. wydano książkę na podstawie jego historii. Książkę, która została przetłumaczona na kilkanaście języków. Rok temu wyszedł zbiór jego korespondencji z takim jego przyjacielem, który doprowadził, który spisał te jego relacje i dzięki temu powstała ta pierwsza książka. On zostawił dwie relacje w Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie, jedna pięciogodzinna, druga sześciogodzinna w Fundacji Shoah. I wielokrotnie podróżował i opowiadał po całym świecie, bo w Amsterdamie, w Stanach Zjednoczonych i opowiadał swoją historię. Odpowiadał na mnóstwo listów, też bardzo młodych ludzi. I do końca życia nie zdecydował się opowiedzieć tej historii w swoim własnym kraju. Mieszkał na Mokotowie, zmarł w 2003 roku i do dzisiaj nikt nie wie, że jego życie wyglądało zupełnie inaczej, że przez całe życie był w szafie, nigdy nie opowiedział swojej historii w swoim kraju, bo się bał. Mm-hmm. Ja właśnie chciałam zapytać o relacje polskich więźniów. Teraz już wiemy, że jest jedna, a z tej książki Hegera możemy się dowiedzieć, że więźniów polskich homoseksualnych było tyle samo pewnie, co innych. Zresztą Heger nie wyróżnia ich jakoś specjalnie na tle innych, tylko pisze, że w pewnym momencie przyjechała grupa chłopców z Polski i coś się zmieniło w stosunkach wewnątrz blokowych, bo to też warto powiedzieć, że ta relacja jest swoją moc zawdzięcza również niezwykłej uczciwości autora. On otwarcie pisze o tym, że to, że został wybrany przez blokowego, on pisze z wdzięcznością o tym blokowym, został wybrany na partnera tak. przez blokowego, który co najmniej dziesięciokrotnie uratował mu życie i on do dzisiaj jest mu za to wdzięczny. Tak, i to też jest istotne w ogóle w kontekście innych relacji, że Heger nie boi się powiedzieć o tym, że nie było, że w tej sytuacji obozowej nie było albo czarno, albo biało. Że jakby cały ten koncept tej społeczności obozowej był w ten sposób wymyślony, że nie dało się po prostu zachować jednej linii. Moherowi się nie mogą nie pogodzić się, z tym, można, że nie, można było tu na rozrodzie 500 plus, a tutaj LGBT. No nie mogą się z tym pogodzić, że jest ochrona dla LGBT. Że my nam się też przyzwyczaili do tego, że co jest paradoksalne, bo cały Holokaust... A prawosławnych ludzi nie ma tutaj w Warszawie. Warszawa jest katolicka. Sprawcy, ofiary, świadkowie, ale że nachodzą na siebie. I to jest bardzo istotne. I Heger, no tak jak mówię, początek, koniec lat 60. powstanie, początek lat 70. relacja, więc to jest dokładnie ten moment, kiedy jest też przełom, jeśli chodzi o badania Holokaustu, związany właśnie z tymi trzema kategoriami. Więc to warto o tym pamiętać. Ale dzięki w jego słowach i w tym, co on pisze, jak to wspomina, bezpośrednio widzimy, na jakiej zasadzie właśnie wyglądało przeżycie, wyglądało podjęcie decyzji, jeżeli w ogóle możemy mówić o jakiejkolwiek decyzji w sytuacji zagrożenia życia, ale też przeżycie, tak jak w tym przypadku relacja z kimś, kto był wyżej w hierarchii obozowej, czy to był kapo, czy to był blokowy, który rzeczywiście z dnia na dzień praktycznie miał wpływ na to, czy ktoś przeżyje, czy nie. I on się tego nie boi, on sobie zdaje doskonale sprawę z tego, że wielokrotnie wybierano jego, a nie kogoś innego. I że poprzez też swoje ciało i swoją seksualność był w stanie się uratować. Nie boi się tego powiedzieć wprost, że walczył w ten sposób o swoje życie. I tutaj też rzeczywiście pojawia się ta historia młodych mężczyzn z Polski, przywiezionych z różnych miejsc, część z ruchu oporu, część z partyzantki. Myślę, że to będzie taki najbardziej newralgiczny też fragment tej książki. Nie chciałabym bardzo, żeby na tym fragmencie recepcja tej książki w Polsce się zatrzymała,
Ale rzeczywiście on mówi wprost, że ci ludzie też podejmowali taką decyzję, czyli odsłania kolejne, mogli podjąć taką decyzję, czy też nie mieli wyjścia, żeby w ten sposób się zachować, czyli odsłania kolejne tabu, pokazujące, że to nie było tak, że kolor czerwony i więzień polityczny, czy też więźniarka polityczna oznaczała, że ci ludzie nie byli narażeni na tego typu sytuacje i nie... Być może też i to, co pisze Heger, pokazuje nam, że bardzo często zdarzało się też tak, że zostawali na przykład kochankami blokowych, co w polskiej pamięci nie istnieje. No, nie tylko nie istnieje, ale byłoby pewnie według niektórych doskonale, gdyby nigdy nie zaistniało. Zresztą ta pamięć historyczna o naszych bohaterach jest skażona tą czarno-bielą. Bardzo ciężko jest się z tego wyłamać, dlatego też uważam tę książkę za cenną. Myślę, że dla niektórych może być też trudny fragment, który opisuje historię księdza 60-letniego, który trafił do obozu z Różowym Trójkątem i został właściwie w ciągu 24 godzin czy 2 dni pozbawiony życia. Towarzyszy temu opis pewnego cudu. Ja nie chcę tego Państwu tutaj opowiadać. To jest bardzo mocna scena, która dla ortodoksyjnych, tak to ujmę, oględnie katolików, będzie ciężka do przyjęcia. No a Warszawa jest katolicka. Czytając te relacje Hegera, nie mogłam się uwolnić od skojarzenia z czytelnictwem. Czytajmy relacje Hegera. Jest szalenie zniuansowana. No, przypomnijmy, że książka powstała po wojnie, ale jest taki fragment, który pozwolę sobie przytoczyć, bo to jest właśnie jeden z tych niuansów, który mówi o tym losie powojennym ofiar, ale też o tym, na co my nie zwracamy uwagi na co dzień, a właściwie nieustająco możemy mieć z tym do czynienia. Który kierowca, mknący dzisiaj po niemieckich autostradach, wie, że każdy granitowy krawężnik, który je okala, nosi ślady krwi niewinnych ofiar, krwi ludzi, którzy nie popełnili żadnej zbrodni i jedynie z powodu swojej religii, pochodzenia, poglądów politycznych czy pociągu do własnej płci musieli wegetować i ginąć w obozach koncentracyjnych. Który kierowca, przejeżdżając przez wiadukt na autostradzie, myśli o pod tym, pretekstem że każdy granitowy też zabili Jezusa Chrystusa, że kosztował życie uważa siebie za ojca, za Boga, a Jezus trupów, powiedział, tak jest, dlaczego chcecie mnie zabić? Czy tylko wiaduktu? Dlatego, że mówię, że jestem Synem Bożym? Tak, albo, że czynił cuda, to czynił rzeczy, cuda, ale że cuda czynił mocą diabła. To jest jak fragment, może diabeł diabła wypędzać? Jezus prostakom tłumaczył, którzy byli po uniwersytetach, faryzeusze i saduceusze. Także teraz i dzisiaj też, bo się nic nie zmieniło od 2000 lat, faryzeusze i saduceusze są strasznie wściekli na to. Jakbyś powiedziała, że są prostakami, no bo i są. I coś koło sądów, jak się wyżalisz, pochodzisz, to też będą ciebie obserwować, bo teraz dziwne czasy nastały. Dziwne czasy. I tam jest taka scena w tej sztuce, kiedy więźniowie, dwóch więźniów z Różowym Trójkątem przenoszą najpierw kamienie, później śnieg i często też ja się spotykałam i nie tylko ja, ludzie, którzy w ogóle zajmują się tym tematem, między innymi Klaus Müller z Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie wspominał wielokrotnie w swoich tekstach, że opis tej bezsensownej, absurdalnej pracy wywoływał wielu osób rodzaj takiej niewiary w to, że coś takiego mogło istnieć, że rzeczywiście ktoś wymyślał zadanie, które polegało na tym, żeby nie tylko kogoś zniszczyć fizycznie, ale też psychicznie. I to jest taka jedna strona medalu. Z drugiej strony jest ta potworna praca i to jest ten fragment tutaj, który pani przytoczyła. Potwornie ciężka praca w kamieniołomach, w wielu obozach koncentracyjnych. Jeden z ostatnich obozów koncentracyjnych Mittelbau-Dora, który powstał na początku 1944 roku. No to był obóz, który był całkowicie poświęcony i powstały po to, żeby obsługiwać kamieniołom, żeby wspierać też budowę tajnej broni Hitlera, czyli rakiet V2. Tam też wielu więźniów zginęło właśnie w kamieniołomach. I to byli ludzie, którzy ginęli jak muchy, po prostu codziennie. I o tym też Heger pisze. Wspominam, mówię już teraz tak bardziej uniwersalnie i szeroko, bo też myślę, że to jest ważne w tej książce, że on uczy nas, jak nie wyodrębniać grupy, określonych grup więźniów, jak pokazać, że ta codzienność obozowa i sami więźniowie to był jeden zorganizowany, mocny organizm i że tam jakiejkolwiek hierarchizacji, jeżeli chodzi o ich cierpienie, nie było. Każdy cierpiał tak samo. Rodziły się hierarchie w samym układzie
obozu ze względu na to, że oczywiście jak w każdej społeczności była arystokracja, klasa średnia i tak zwane doły. Były przy tym wszystkim marginesy, różowe trójkąty właśnie do tych marginesów należały. Ale myślę, że ta relacja też pod względem tego, że jest jednak wypowiedzią literacką, bardzo oszczędną, niezwykle zniuansowaną, ale też opierającą się przede wszystkim na materiale, z takim bardzo zimnym, chłodnym językiem, ale też pokazuje nam, że obóz koncentracyjny i to, w jaki sposób różne grupy tam były wykorzystywane i jak ich cierpienie było opisywane, to jest coś, o czym dzisiaj powinniśmy, na co dzisiaj powinniśmy patrzeć właśnie też z tej uniwersalnej perspektywy, bez tego procesu hierarchizowania. No, zaczęłyśmy naszą rozmowę od tego, że jest pani niejako matką tej książki, więc rozwijając temat, pani się zajmuje w swoich badaniach i też w swoim doktoracie, o tym pani pisała, tymi tematami stabuizowanymi. Dlaczego? Bo bardzo ciężko będzie mi o to zawsze... Ciężkie tematy, tabu. Tematy tabu, proszę państwa. Jest to pewien różowy trójkąt. Tak, pełną świadomością użyję tego mocnego słowa. Ale rzeczywiście dla mnie, jak zaczynałam swoją pracę, to było już prawie dekadę temu, to było to dla mnie dużym zaskoczeniem i szokiem, jak mocno geograficznie różnimy się, jeżeli chodzi o te tematy. Już wyjaśniam, o co mi chodzi. To znaczy, przekraczając rzekę Odrę, zmienia się wszystko. Przekraczając rzekę Odrę, wchodząc do księgarni, no, są opracowania, które same siebie już zaczynają, są autorzy, którzy sami siebie już zdążyli przepracować. Są badania praktycznie każdym miejscu, zaznaczmy, praktycznie każdym miejscu pamięci jest wspomnienie zapomnianych ofiar nazizmu. Na całym świecie, ja też piszę o tym w posłowie tej książki, na całym świecie znajdują się, łącznie z Kanadą, znajdują się pomniki różowych trójkątów i nieheteronormatywnych ofiar. Proszę bardzo. Pomniki różowych trójkątów. No ja Żydówka będę pilnowała tego, żeby nas nie prześladowali. Czy za wiarę, za religię, za Pana Boga Jahwe, bo my bardzo wierzymy w Boga Jehowę, Jahwe. To też mogą wierzyć, no katoliczka to... Ale w ogóle szerzej też domów publicznych. Rzeszczą. Aby Jehowie ci jechać. Owszem, tego tematu nie ma, ale jeżeli chodzi aby o Jezusa nie mężczyzn, i taka to robota, nic nie ma. Jak oni nie mają pojęcia o Piśmie Świętym, które są tabuizowane, tych ofiar, które są stygmatyzowane. W związku z tym... No policja też nie lepsza, bo przecież policja to w katedrze tutaj wyświęcona była, nie jednej warszawskiej. Ja to znam sytuację z Anglo-Ameryki Białystok, tam w gazecie współczesnej było zdjęcie, jak kordony policji klęczą przed ołtarzem, no ale to jest tam Anglo-Ameryka Białystok, ja bym wolała, żeby do cerkwi poszli policjanci się, tam dali wyświęcić. No a tutaj w Warszawie to z kolei tych kościołów pełno katolickich. Nie ma, no i to warczy, i to harcze na ciebie. Nie ma żadnych tekstów na straszne, temat, straszne. Ale 2016 roku jest świadectwo i myślę, że to jest świetny początek. Ale nic nie wolno teraz powiedzieć przeciwko sądom, ani słowa, ani pisnąć. No to już jest niewolnictwo. Bał się mówić, a w Ameryce to ja traktuję tą wszystko by walczyli. Tą pierwszą cegiełkę, żeby rzeczywiście... Wszystko mają. Murzyn może być prezydentem, a tutaj to wiesz. Będą się gapić pół godziny, bo nie widziała Murzyna. Czy więźniarka. Mocherowa nie widziała. Przemocy seksualnej zabrała. No chyba, żeby cuda robił, jak ten ksiądz Paszbora na stadionie tutaj tym byłym dziesięciolecia. Uzdrawiał ponoć też murzyn, to się dziwią, wiesz. No ale jak uzdrawia, to czym miseczkę ryżu daje, to już lepiej, bo tak jak nic, to cuda nie ma. Tak, nie umie robić cudów, nie ma cudów, to nie dobrze. Chyba zawsze pozostanę wdzięczna środkowi Karta, że się zdecydowali i że rzeczywiście wydali tę książkę, że wydali... A na jakie trudności pani napotykała w swojej pracy badawczej? Na różne trudności. Znaczy pomijam kwestię małej liczby źródeł, bo to jest pewnie duży problem. To jest potwornie duży problem i to też jest problem na takim poziomie czysto metodologicznym, czyli żeby przekonać kogoś, że to, że na przykład, jeżeli chodzi też o oral history, ale nie tylko, żeby przekonać kogoś do tego, że żeby pisać o jakimś zjawisku, o jakiejś biografii, zbiorze biografii, to nie trzeba mieć tej pełnej relacji, czyli nie musimy wiedzieć, gdzie się kto urodził, co było w środku jego życia i jak zmarł.
I to jest takie najprostsze wyjaśnienie. Czyli historia zapomnianych ofiar nazizmu to jest, czy też historia przemocy seksualnej w okresie II wojny światowej, to jest historia mozaika, to jest hybryda. To jest rodzaj opracowania, w którym rzeczywiście liczy się każdy ślad. I to nie jest tylko moje doświadczenie, doświadczenie wszystkich badaczy zajmujących się tym zjawiskiem. Czyli my jesteśmy kimś w rodzaju takich śledczych, poszukujących drobnych fragmentów, z których układamy mozaikę. My nie mamy najczęściej pełnych biografii, tak jak wspominałam wcześniej. My te biografie sami poniekąd tworzymy, wiedząc po prostu, że taki mógł być los, wiedząc, że ta ofiara, prześladowanie tej ofiary rozpoczynało się w ten sposób, a innej ofiary kończyło się w ten sposób, więc jesteśmy w stanie stworzyć coś w rodzaju takiego symulacyjnego scenariusza. My też sobie zdajemy sprawę z tego, że bardzo rzadko mamy relacje. W związku z tym bardzo z dużą, z jednej strony odwagą, ale też pokorą podchodzimy do każdego materiału historycznego, który znajdziemy. Zdajemy sobie sprawę z tego, że w momencie, kiedy nawet odnajdujemy relację, na przykład, która została spisana w trakcie aresztowania, to jest relacja, która powstawała pod przymusem. Z jednej strony jest to głos danej ofiary, z drugiej strony wiemy, że ta ofiara mogła powiedzieć zupełnie co innego. I to jest doświadczenie wielu ludzi, którzy historyków, socjologów, historyczek, socjolożek, którzy pracowali nad tymi tematami. To jest taka podstawowa trudność. Ale druga rzecz, która też, która jakaś tam myślę, że jest taką mantrą przewodnią tego naszego dzisiejszego spotkania, no to są te dwa słowa, czyli tabu i stygma. I w Polsce nadal to funkcjonuje. Właśnie chciałam zapytać o echa paragrafu 175. To jest jedno z rzeczywiście... to jest paradoksalne, dlatego że w Polsce przed wojną homoseksualizm nie był penalizowany. Rzeczywiście był kodeks Makarewicza, który istniał w Polsce od początku lat 30. Tam nie było takiego paragrafu jak paragraf 175 w Niemczech, czy paragraf 129 w Austrii, też penalizujący relacje homoseksualne. W Austrii też penalizował kobiety, o tym nie powiedziałyśmy, ale w kodeksie Makarewicza nie było takiego paragrafu. Był jeden paragraf, który rzeczywiście odnosił się do relacji homoseksualnych, jeżeli chodzi o gwałty i relacje przymusowe, kaziorocze, pedofilskie. Tutaj też można było trochę rzeczy podciągnąć, jeżeli ktoś się uparł, ale rzeczywiście homoseksualizm nie był penalizowany w Polsce. Z tym bardziej w 2016 roku, no z jednej strony, i tutaj ja będę dużą optymistką, że to nas powinno dziwić. Z drugiej strony, jak obserwujemy to, co się dzieje, jeżeli chodzi o homofobię w Polsce, czy przed rokiem 90, czy po roku 90, to jest pewna odpowiedź. To znaczy, my do dzisiaj, to jest jeden z tematów, który nie jest opracowany, my do dzisiaj nie mamy praktycznie żadnej publikacji. Mówię praktycznie, jest jeden tekst, między innymi w takiej książce w opracowaniu pod redakcją profesora Kuli, dotyczącą, mówię o akcji Hyacinth. Ale to są jednak tematy, które nadal pozostają w sferze tabu. I to tabu i stygma tej grupy więźniów, czy szerzej tych grup.